Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zdaję sobie sprawę z tego, co się w tym momencie dzieje w polskim internecie i rozumiem dlaczego potencjalnie ten film mógłby nie być wyświetlany największą ilość razy. Jednak co jest interesujące? Paryż zaczyna spadać i zaczyna może nawet swój marsz do poprzednich cen, co jest dosyć interesujące. Ja nie powiem, ja akurat tak rzucę takim śmiesznym fun faktem, ponieważ o nie, wyszły forzy. Nie kupujcie forzów, bo to wam nie odda. A, Apexy posprzedawałem dzisiaj akurat. Także spoko, z zyskiem jakimś tam. No, na samym początku A tu jest film Konopskiego, a tu jest skin spanki. Strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen na klejek. Można sobie wejść i czegoś poszukać. W ogóle ja skomentuję może w 5 sekund ten film, dobra? Mogę? Ogólnie. Ech. No powiem, że. Nie, 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 będę nawet tego komentował. Nie, nie, nie będę, nie wiem, nie, nie mogę komentować takich rzeczy. Ja nie mogę się wypowiadać o takich rzeczach. Bo po prostu, kiedy ja słyszałem to, co mówił Wardęga, to, to ja myślałem, że tam będą toporami w dzieci rzucać w tym filmie. A tu się nagle okazało, że on wręcz przeprosił Boxdala za, za tą całą minbę. Nie no, ja nie chciał tak skarżyć. ja nie chciałem. Nie chciałem, no nic, no, były ten... Taki research tyle kurwa oczekiwań. No ale już chuj, jebać to, wy se to ocencie, nie? Ja jestem od oceniania tego. Niech skazani, niech ci co odjebali zostaną skazani, i to jest kurwa ważne. A ci, którzy zostali pomówieni, niech wytoczą pozwy, i kurwa naprawdę tam, niech będą takie pozwy, żeby tych ludzi zniszczyć. Ty, ci, którzy zostali źle pomówieni. A ci, którzy odjebali, jak student, niech, niech ich złapie wymiar, pewien. Dobra, chuj w to. A więc Paris Hollow. A więc jak to się dzieje? Dzieje się to w ten sposób, że jest. W dół, tak zwane. No, trzeba przyznać, że niedługo trwało Eldorado. <laughs> jak chodzi o to, jak to w tym momencie wygląda, no, trzeba przyznać. Chociaż te ceny dalej są y, w pewien sposób ciekawe, nie? Ja tutaj sobie tak to y, pokażę. Przepraszam też za tę te moją. Nie bardzo wyważoną w słowach wstawkę, ale jednak bierze się to z emocji. No, więc tak w tym momencie wygląda ogólnie kształtowanie się ceny Paryża. No trzeba przyznać, że ten spadek jest, ja to tak powiem, potężny dosyć i mm, e, bym, bym to wręcz powiedział, że jest gigantyczny, bo spadek bardzo szybki w bardzo e, krótkim czasie. <laughs> tak jak sami widzicie, na całym Paryżu praktycznie on go dotyczy. O co mówię, nie jest, w sensie jakby w Paryżu nie jest dziwny ani spadek, ani wzrost, bo to jest panika z dwóch stron, nie? To tutaj się będzie działo ogólnie. Ja wyprzedałem się z Paryża, bo dla mnie niepewność, jaka jest na nim, jest po prostu zbyt jakby, zbyt duża jest niepewność w porównaniu do jakiegoś profitu. Ale rozumiem osoby, które flipują na nim, bo to są masy pieniędzy, kurwa, to są jakby, no to ja jakby czaję, gdyby ktoś flipował na przykład na Maus, no to wiadomo, że to są gigantyczne ilości. Ja dalej mam glittery, o tym mówię, mm, tak, mam glittery, nie mam za to naklejek pokroju właśnie holo i tak dalej, ewentualnie te, jakie mam, to są... Ja to powiedział, że albo kupowane bardzo, bardzo, bardzo tanie naklejki holo, które są z tych najtańszych, są kupowane po to, że jeżeli cały e, parys odda, to tamte naklejki, może nie na, na samym początku, ale najmocniej oddadzą. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ich profit może być potencjalnie największy. No i mam naklejki, które są ciekawe, jeżeli chodzi o hologramy, ponieważ też one oddają. I tutaj, e, jakby ja do w sumie jednego widza to powiem: Kyskson, <laughs> nie mogę tak mówić, przepraszam. Kix Sun. jest taka naklejka. Ja, jakby. Ja nie, nie wiem, czy pamiętacie, ja, ja wam mówiłem, nawet kiedy ja ją kupowałem. Ja dokładnie tę naklejkę kupowałem w. miała taki śmieszny spadek, a potem wzrost. Tu, o, w tym momencie kupowałem tę naklejkę. Ja to nawet wrzuciłem, jakby do jakiegoś filmu, poinformowałem o tym. Całkiem spokość się tej naklejki udało nakupić w pewnym momencie, bo to było kilkadziesiąt sztuk. I widziałem, że jakaś małpa z moich widzów uznała, że Ło, John kupił y, ten, tą naklejkę. To ja też ją odkupię. No, więc to jest akurat zabawne, że nie wiem. Ja nie jakby powiem w ten sposób. Czy ja uważałem, że tak się zakończy y, ten. Czy ta, ta, że tak się zakończy, mm, kupowanie tej naklejki? Nie, tak ogólnie rzecz biorąc, to miałem tu trochę, jakby w dupie, nie? Ja kupowałem ją z, in, z zupełnie innych powodów, niżeli jakaś wiedza o tym, że wyskoczy. Ale wiem, że jedna osoba zmałpowała to w jakiejś po, poważnej naprawdę skali. Ten mój ruch, więc niech chociaż wspierającego kupi, Tak bym powiedział. Zresztą. Paryż, ogólnie wydaje mi się, że naklejki Apex, w sensie czy tam Styko właśnie i tak dalej to są naklejki, które mają długoterminowy potencjał, tak bym przynajmniej uznawał. I ogólnie rzecz biorąc istnieje dużo naklejek z Paryża, które taki potencjał mają, po prostu duży, bo one, no, tutaj są ładne naklejki, które są tanie najzwyczajniej, nie? Ja to już gdzieś tam poruszałem, zresztą chyba podczas pierwszych dni. Dalej Jabi, no nie, e, może Tessys nie do końca, tam była jeszcze... Był, był jeszcze jeden, był taki. Nie pamiętam kto to był. Był Dabi i był. Niestawny, nie Kadian. Kto jest jeszcze w tym. W... No, były dwa węże, nie? No, bo tu jest wąż, po prostu na Jabim. No i tego typu rzeczy. No, to, 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 tak w skrócie mówiąc, nie? Ja się staram naprawdę to jakoś streszczać. Po prostu chodzi mi o to w tym kontekście, w kontekście tego, co teraz mówię, że mm, Paryż może mieć spoko rzeczy, które można sobie podtrzymać i gdzieś kupowanie tego może się opłacać, nie? I dla mnie osobiście, gdzieś tak, takie inwestowanie długoterminowe może mieć sens, za to ja osobiście uważam, że Paryż w tym momencie jest z Zbyt rozchwiany, żeby na nim grać, i yy, uwierzcie mi, że gdybym tak nie uważał, tylko gdybym uważał, że Paryż to jest najlepszy event i w ogóle trzeba w niego ładować, to bym dzisiaj nie robił zleceń na Furię. tą, ani nie kupowałbym Forza, ani nie kupowałbym na to więcej Rolo, tylko cisnąłbym Paryż. Nie ma w moim, moich zleceniach żadnych naklejek z Paryża, chyba że będą pejny. To akurat, no ale jaka to jest scena w ogóle, nie? Ja ogólnie od Paryża jestem jak najdalej, yy, chociaż powiem, że to, co mam, to akurat pooddawało i się z tego cieszę. Fart, nie fart, nie, nie było takiego celu, żeby to oddawało, no i to tyle. I ja uważam mimo wszystko, że 30% w dwa dni to jest duży zysk, naprawdę tak uważam, możemy się nie zgadzać, ale ja uważam, że 30% zysku w dwa dni to jest naprawdę spoko i nie ma co się przypierwalać do mnie, że to jest tylko 30%. No, to tak powaga. Ok? Ok.